Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów w zeznaniu podatkowym za 2010 rok zmienią się zasady obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Według wytycznych ministerstwa wszelkie niepieniężne formy dodatków dla pracowników w postaci pakietów medycznych, samochodów firmowych czy telefonów komórkowych będą od tego roku traktowane jako przychód. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku tak zwanych przychodów ze źródeł ze stosunku pracy opodatkowaniu podlegają nie tylko wynagrodzenia, ale także wszelkiego rodzaju inne świadczenia. Tymi innymi świadczeniami są m.in. świadczenia w naturze, inne świadczenia nieodpłatne, a także świadczenia częściowo odpłatne, czyli udostępniane pracownikom przez pracodawcę za częściową odpłatnością. Przykładem tego typu świadczeń są m.in. różnego rodzaju benefity w postaci kart fitness, pakiety medyczne, a także na przykład korzystanie z samochodów służbowych bądź też telefonów służbowych dla celów prywatnych. Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów w praktyce oznaczają, że wynagrodzenie pracownika powinno być podwyższone o wartość dodatkowych świadczeń, a pracodawca powinien odprowadzić od tego podatek dochodowy, a także składki związane z ubezpieczeniem społecznym. Według ekspertów paradoksalnie w niektórych przypadkach nowe zapisy mogą spowodować obniżenie pensji pracowników o składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek wyliczone właśnie od wartości bonusów. Na kim będzie spoczywał obowiązek zapłaty zaległego podatku? Jeżeli chodzi o płatność zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń, to w większej mierze spoczywa on na pracodawcy, bowiem pracodawca jako płatnik podatku płaconego od świadczeń wypłacanych z tytułu stosunku pracy jest zobowiązany do prawidłowego obliczenia, pobrania, a także do wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego. Należy jednak pamiętać, że także podatnik jest zobowiązany do wykazania całości podatku w swoim zeznaniu rocznym. Zatem w sytuacji, gdy płatnik mimo wszystko tego podatku nie pobrał, a podatnik posiadał pełną informację co do zakresu i wysokości opodatkowania, on także jest zobowiązany do wykazania tego rodzaju świadczeń w korektach bądź tych zeznaniach rocznych. Stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie wliczania bonusów pracowniczych do przychodu pracowników poparł Naczelny Sąd Administracyjny. NSA w wyroku z 24 maja 2010 roku uznał, iż wartość pakietów medycznych powinna być traktowana jako przychód bez względu na to, czy pracownicy korzystają z podarowanych im pakietów, czy też nie. Nowe przepisy dla wielu firm oznaczać będą spore wydatki, ale też i trudności w wyliczaniu wartości świadczenia. O sposobach wyliczania i wykazywaniu w PIT-ach wartości świadczeń opowiada Małgorzata Dankowska, doradca podatkowy w firmie TPA Chorwat. Obliczanie różnego rodzaju świadczeń i ich wartości dla celów opodatka przysparza głównie pracodawcom wiele problemów. Wynika to z faktu, że świadczenia powinny być co do zasady wyceniane rynkowo. I ustalenie tej wartości rynkowej tak naprawdę sprawia najwięcej trudności. Przyjmuje się, że wartością rynkową tych świadczeń, w zależności od tego, co jest przedmiotem tego świadczenia, może być cena ich nabycia lub też cena stosowana w obrocie z innymi odbiorcami. Ta cena stosowana w obrocie występuje wówczas, gdy świadczenie pracodawcy wobec pracownika stanowią towary i usługi, które tak naprawdę są na stanie firmy albo które firma wyświadcza.